magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Czas na pierwsze dziś wydanie magazynu żużlowego w 2019 roku, które można słuchać z nadajników naziemnych, także i w internecie na elka.pl. Studiujesz gospodarz Michał Konieczny i jego goście, zatem witamy. Witamy wszystkich fanów czarnego sportu. Z nami w studiu trzech zawodników poznańskich Skorpionów, przedstawicieli naszego regionu. Jeden drugą korespondencyjną, ale o tym za chwilę. Ale jest Marcin Nowak, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jest Marek Lutowicz i gdzieś tam korespondencyjnie, bo w trasie Marcel Kaiser, tak akurat się złożyło, że tych naszych trzech przedstawicieli żużlowego regionu będzie startowało w przyszłym sezonie w barwach poznańskich Skorpionów, a nasz magazyn żużlowy wraca po przerwie, bo jeden poniedziałek akurat Wigilia, jeden poniedziałek Sylwester, no i tak akurat się złożyło, że pierwszy magazyn żużlowy w tym roku, zatem po raz kolejny życzymy Państwu żużlowych emocji w tym nadchodzącym nowym roku, właściwie, który już nas zastał, a właściwie czekamy na te żużlowe emocje. W Australii żużel, można powiedzieć, się pełną parą funkcjonuje, bo dziś rozegrana trzecią rundę indywidualnych mistrzostw Australii. Wygrał ją Max Frick, ale trzecie miejsce zajął żużlowiec Steiner Unii Kolejarza Rawicz, Jaimon Licej. Rawicki Niedźwiadek w części zasadniczej zdobył 11 punktów i pewnie awansował do wielkiego finału. Ten po raz drugi w tym cyklu wygrywa Max Frick. Drugi jest Chris Holder, a trzeci najmłodszy na podium Jaimon Licej. Pozostali żużlowcy związani z naszym regionem zajmowali następujące miejsca. 8 Brady Court, 9 punktów, 11 jego brat Todd, 5 punktów. Do końca rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza Australii pozostały jeszcze dwa turnieje. Po tych trzech do tej pory rozegranych prowadzi Max Frick 48 punktów, 45 ma drugi Chris Holder, a trzecie miejsce zajmuje Ronan Tungate, 41 punktów. Najlepszy z naszych Australijczyków, Brady Kurtz, zdobył do tej pory 29 punktów, tyle samo co sam Master, i obaj zajmują miejsce od 5 do 6. Tuż za nimi na 7 miejscu jest Jaimon Licej, 28 punktów, a 11 miejsce z 17 punktami zajmuje Todd Kurtz. My wracamy do naszych gości. Ten gość, który jest teoretycznie z nami duchem, ale ciałem gdzieś daleko, Marcel Kaiser. Witamy Cię, Marcelu. Witam wszystkich serdecznie. Marcel, dziś obowiązki służbowe, można powiedzieć. Zgadza się. Niestety trzeba trochę pracować jeszcze, oprócz tego, że jeździmy na żużlu, także aktualnie w pracy. W dalszym ciągu w nowym sezonie będziesz reprezentował barwy poznańskich Skorpionów, których jesteś kapitanem. Rozumiem, że zadomowiłeś się tam. Tak, bardzo, bardzo miło mi w Poznaniu, jakby to powiedzieć, Kopolanin. Jestem miło przyjaźnie traktowany przez kibiców. Staram się też tutaj jak najbardziej udzielać i angażować w rolę kapitana, pomocy w zespole. Także bardzo pozytywnie. Ostatnio widziałem, że pełniłeś rolę ambasadora sportu żużlowego przy okazji promocji kalendarza takiego sportowego miasta Poznania. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo fajna akcja. Bardzo, bardzo profesjonalne podejście i cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w takim projekcie z takimi sławami sportu, można powiedzieć. Marcel, jest to druga liga tych klubów żużlowych. Troszeczkę już po drodze w karierze odwiedziłeś, zdobywałeś punkty dla wielu klubów. Czy możesz powiedzieć, że PSŻ Poznań to no, taka docelowa liga, taki docelowy klub? Czy mimo wszystko te ambicje są większe i chciałbyś się rozkręcić, a być może z poznańskimi Skorpionami awansować do pierwszej ligi? Dokładnie tak. Ambicje na pewno są większe, no bo to każdy z nas jest sportowcem, żeby osiągać jak najwyższe swoje cele. Staram się i mam nadzieję, że w tym sezonie mamy bardzo fajny skład, także myślę, że będziemy bardzo, bardzo ostro walczyć, żeby podnieść tą poprzeczkę jeszcze wyżej. Jak to będzie, to jest tylko sport, ale będziemy walczyć o to, żeby awansować, żeby podnosić swoje możliwości i mam nadzieję, że się to uda mi w drużynie z Poznania. A jak oceniasz ten sezon, który już za nami? W twoim wykonaniu oczywiście. W moim wykonaniu tak naprawdę był to najlepszy sezon od 10 lat, bo średnia blisko 2 punktów na wyścig i to jeszcze z numeru 2 do parowego, no to niezły rezultat i mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze go poprawię.
będę robił wszystko. Dużo, dużo tutaj zależy od sprzętu, także w tym roku mieliśmy naprawdę bardzo dobry silnik od pana Ryszarda Kowalskiego. Jednak, żeby podnosić te cele, trzeba by mieć tego sprzętu jeszcze więcej, także sponsorzy są bardzo potrzebni. Także ja jestem tylko dobrych myśli. Myślę, że po tej sezonie uda mi się pozyskać sponsorów i te wyniki będą jeszcze lepsze. I ciężko na to będę pracował. Także mam nadzieję, że się uda. Rozumiem, że chociażby obecność dwóch twoich kolegów, Marcina Nowaka i Marka Lutowicza, w pewnym sensie wpłynie na to, że łatwiej będziecie się dogadywali, bo było nie było, to właśnie Marek ponownie na motocykl żużlowy wsiadł za twoją sprawą. No, można powiedzieć, że prawie go wsadziłem na ten motocykl. Siłą. Tak, siłą może nie, ale dużo musiałem się potrudzić, żeby go do tego namówić. Było to naprawdę bardzo trudne. No ale cieszę się, że odniosło to jakiś tam... myślę, że Marek jest zadowolony z tego, że wsiadł na ten motocykl. Uśmiecha się, to znaczy, że jest zadowolony. Także myślę, że pokaże to, że było warto na niego postawić i w przyszłym sezonie też pojedzie lepiej, gdzie ten sezon to był zaczął w połowie sezonu. Także ja myślę, że Marek jest zadowolony i po przyszłym sezonie będzie zbierał jeszcze lepsze zdobycze punktowe. Co do tego, że mamy naprawdę fajny zespół. Cieszę się, że Marcin jest z nami i wspólnie myślę, taka nasza, można powiedzieć, wspólna rodzina będzie taka tutaj z powiatu Leszczyńskiego, tutaj z okolic. Także razem wspólnie będziemy się wspierać, na pewno będziemy sobie podpowiadać. Myślę, że wyjdzie tylko i wyłącznie nam na dobre. Marcel, a zdradź nam, gdzie w tym momencie znajdujesz się? Aktualnie jestem gdzieś w okolicach Drezna, także niedaleko od polskiej granicy, ale zmierzam jeszcze 320 km przede mną, także do jutra na pewno dojadę. Oczywiście za kierownicą, ale nie kierownicą żużlową. Tak, za kierownicą samochodu ciężarowego, także sport żużlowy w drugiej lidze jest niestety jeszcze nie jest taki mocno opłacalny, żeby można było wyżyć tylko z tego. Także trzeba było pracować zimą i nad swoją kondycją i też nad finansami, by też pomóc ten sprzęt, zarobić na niego i też zarobić na życie. Dlatego będę robił wszystko, by jeździć w wyższej lidze, żeby nie musiał aż tak ciężko pracować przez okres zimowy, tylko pracować nad samą swoją treningi fizyczne. Marcel, życzymy ci szczęśliwej podróży, uważaj na drodze. My połączymy się jeszcze z tobą dzisiaj przy okazji naszego magazynu żużlowego za jakiś czas. Tyle, Marcel Kaiser gdzieś z trasy, gdzieś z okolic Berlina. Wracamy do naszych gości tu w studio. Marcin Nowak, nowa twarz w barwach poznańskich Skorpionów. Pewnie to pytanie padało już wielokrotnie z różnych ust, no bo to wiadomo, że wszyscy już ochłonęli, że zmieniłeś barwy z Gniezna na te barwy poznańskie. Co przede wszystkim zadecydowało o takim, a nie innym kroku? Bo przecież ten sezon 2017 w barwach drużyny startu Gniezno rewelacyjny. Byłeś jednym z ojców sukcesu tej drużyny, awansu do pierwszej ligi. No, niestety ten miniony sezon nie do końca chyba zadowalający. No tak, no oczekiwałem od siebie w ubiegłym sezonie znacznie więcej, bo średnia na poziomie blisko 1,8 na bieg to nie jest szczyt moich ambicji, że tak powiem. I czemu wybrałem klub z Poznania? To pytanie faktycznie już kilka razy usłyszałem, ale podoba mi się cel, jaki działacze postawili przed nami, czyli drużyną. Oni chcą awansować do pierwszej ligi i myślę, że to nam się uda w przyszłym sezonie. Czy były jakieś kontrpropozycje z innych klubów żużlowych? Były. Muszę przyznać szczerze, że byłem bliski podpisania kontraktu w klubie pierwszoligowym. No ale jednak postanowiłem razem z osobami, które wspierają mnie na co dzień, że pójdziemy właśnie tą drogą i sobie z Poznaniem w przyszłym sezonie na spokojnie awansujemy do tej pierwszej ligi.
No, życzymy oczywiście tego klubowi ze stolicy Wielkopolski, a no, tak analizowałeś troszeczkę ten miniony sezon, co nie wyszło, co nie zaskoczyło, że jednak no, ta średnia była dużo, dużo niższa, aniżeli w drugiej lidze. Oczywiście ktoś powie, że w drugiej lidze łatwiej zdobywać punkty, no ale tam byłeś czwartym zawodnikiem drugiej ligi, no, a tu w tej pierwszej lidze rzeczywiście nie szło, chociaż oczywiście bardzo chciałeś. Tak, z tym, że miałem ogromne problemy ze sprzęgłami w ubiegłym sezonie i szczerze mówiąc udało mi się to na koniec sezonu dopiero rozwiązać tak stuprocentowo i ostatnie mecze już pokazały, że stać mnie na dobrą jazdę w pierwszej lidze, jednak no wybrałem drogę taką, że wybrałem klub z Poznania i tą drogą teraz będę podążał. A Gniezno nie chciało cię zatrzymać? Były jakieś rozmowy, czy powiedziałeś przepraszam bardzo, no niestety nie jest wszystko tak, jak sobie wymarzyłem i muszę zmienić otoczenie? Gdzieś ta świeżość się myślę, że się przyda, ale były rozmowy z klubem z Gniezna już na dość zaawansowanym etapie, z tym, że no jednak myślę, że dla obu stron wyjdzie to na dobre, że po prostu podaliśmy sobie rękę i no i oczywiście nie spaliliśmy za sobą mostów, tylko uścisnęliśmy sobie dłoń i się pożegnaliśmy. A propozycja chociażby tu z drużyny Steiner Unii Koleja Żarawicz też była, bo bliżej przecież, czy nie było takiej propozycji? Tak, była jednak. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, też mam naprawdę dużo ludzi, którzy mnie wspierają z Gniezna, a z Gniezna do Poznania jest dużo bliżej, więc to był też jeden z czynników, dzięki któremu podpisałem kontrakt w drużynie PSŻ Poznań. Tyle Marcin Nowak, teraz Marek Lutowicz, który nam zapewne wytłumaczy, jak to było z tym Marcelem Kajzerem, z tym no, wskoczeniem ponownie na motocykl żużlowy, bo rzeczywiście miałeś przerwę i startowałeś w barwach Fogo Unii Leszno, później był Koleja Żarawicz, no i później przerwa. I Marek Lutowicz znika gdzieś z żużlowych torów i co dalej? No i odezwał się Marcel. Marcel próbował mnie namówić, żebym wrócił do ścigania i zaproponował jazdę w Poznaniu. Również odezwał się do mnie prezes Poznania. No nie powiem, nie było łatwo namówić mnie na powrót na motor, ale udało się to Marcelowi. Jakiegoś fortelu użył? Zaprosił mnie na trening, żebym powoli spróbował sobie, nic ode mnie nie oczekiwał. No i tak wyszło, że znów chciałem się ścigać, zadecydowałem, że wracam, no i jestem zadowolony. Ten pierwszy trening był w Poznaniu właśnie? Tak, dokładnie, w Poznaniu. Czyli od razu właściwie też takie skierowanie, że jeżeli wrócę, to w barwach PSŻ to Poznań. No to było wtedy oczywiste, że jeżeli wracam, to w Poznaniu, no ale nie powiem, zacząć było ciężko, gdyż miałem 9 miesięcy przerwy, w ogóle nie miałem kontaktu z motorem, więc musiałem tą chwilkę, potrzebowałem tej chwilki, żeby wrócić. Ten pierwszy ligowy mecz, duży stres? No, oczywiście. Chciałem pokazać się jak najlepiej, niestety no chyba zdobyłem tam 2 punkty, jeżeli się nie mylę. Co prawda był to mecz z Ostrowem, więc tam zawodnicy nie byli słabi. No nie było źle, ale myślałem, że może pokażę się z lepszej strony w tym pierwszym meczu. Czyli taki powtórny debiut. No tak. Marek, uściślijmy, ty w dalszym ciągu jesteś zawodnikiem Leszczyńskich Byków, tylko na wypożyczeniu w PSŻ Poznań. Tak, z leszczyńskim klubem związany jestem kontraktem do końca wieku juniora, czyli jeszcze rok. No i za każdym razem do klubu zostałem wypożyczany, tak jest też tym razem. Tyle Marek Lutowicz, do naszych gości jeszcze wrócimy, a tuż przed świętami odbył się charytatywny bieg dla walczącej z ciężkim nowotworem Mai Marcinkowskiej. Zorganizowali go koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Unia Leszno. Przypomnijmy, że wystartowano wówczas ze stadionu Ruchu Bojanowo, a meta znajdowała się tuż przed stadionem Smoczyka. Do tej akcji włączyli się też kibice Ruchu Bojanowo. Mateusz Poprawski razem z chłopakami z ulicy Kinińskiego i z całego Bojanowa. Całkiem spora grupa dobiegła tutaj do Leszna pod stadion Smoczyka. Około 30 osób z tego, co tak na szybko policzyliśmy. Z samego Bojanowa bodajże nas była 6 czy 7. Akcja jak najbardziej szczytna, no i właściwie wszyscy solidaryzują się, aby pomóc Mai. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że uda się w jakikolwiek sposób pomóc naszej koleżance. Nigdy nie wiadomo w sumie, czy nas taki los nie spotka i ktoś z nas nie będzie potrzebował takiej pomocy. Ta dość niesprzyjająca pogoda was nie zniechęciła?
Pewnie, że nie. Biegamy w każdych warunkach, czy ciepło, czy zimno. Łukasz Wawisiak, narzeczony Maj, który całą trasę pokonał rowerem. Jak Maja przyjęła taką inicjatywę? No, przyjęła ją bardzo dobrze. Ogólnie dużo ludzi się angażuje w pomoc dla niej. No, jest trudna to dla niej chwila, walka jest ciężka, no ale najważniejsze, że ludzie ją wspierają, no i chcą jej jak najbardziej pomóc. To jest budujące. Oczywiście, że jest budujące. No, jeżeli ma się wsparcie nie tylko w rodzinie, w najbliższych, ale też w znajomych, tak że nazwę po szalu, bo jeździmy razem z tymi ludźmi na żużel, na wyjazdy, no to najważniejsze jest to, że to wsparcie jej pomaga, no bo ciężki jest to okres. Trudno mi się ogólnie wypowiadać, no bo mnie to nie dotkło, ale jest to mi bardzo bliska osoba, no jest moją narzeczoną, no i widzę jak to przyjmuje, jak to wszystko, co się dzieje, jak jeździmy po tych lekarzach, po tym wszystkim, no jest ciężko. Ale grupa wsparcia całkiem spora dzisiaj i nie tylko kibiców leszczyńskich, Byków, ale i ruchu Bojanów. Tak jest, oczywiście. Tutaj kolega zorganizował niemałą grupę, która nam współtowarzyszyła. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z biegu. Pogoda w miarę sprzyjała, oprócz tego, że wiało, no na szczęście nie padało, ale wszyscy są zadowoleni. Nie wszyscy jeszcze dobiegli, ale myślę, że za niedługo powinni już być. Tomek Łeberewicz, kibic Unii Leszno oczywiście, ale z okolic Głogowa, ty też włączyłeś się do tej akcji. Tak jest, nie pierwszy raz tutaj Dawid organizuje takie biegi charytatywne. Pojawiła się możliwość, żeby pomóc Majce, więc jak najbardziej, tylko jak pojawiła się informacja, to postanowiłem skorzystać. Mocno zmęczony? Mocno. Trasa jednak 20 km ponad, to jak na pierwszy taki długi dystans, to jest trochę zmęczenie. Moja Marcinkowska, dla której właśnie tutaj na Stadion Smoczyka dobiegła całkiem spora grupa kolegów i też koleżanek. No super, piękna inicjatywa ze strony przyjaciół. Fajnie, że tak dużo osób pobiegło w tym biegu. Bardzo liczna grupa osób, a przypomnijmy, dystans był bardzo długi, bo to prawie półmaraton, ponad 20 km, także strasznie się cieszę. Dziękuję wszystkim za przybycie, za bieg, za inicjatywę, za rozgłośnienie akcji. No, jestem bardzo, bardzo wzruszona. Takie wsparcie nie tylko materialne, ale takie też troszeczkę psychiczne też się przyda. Oczywiście, tak, w chorobie jak najbardziej. Powiem szczerze, że naprawdę miałam kiepski okres depresyjny, a ludzie teraz w tej chwili tak pomagają, że się chce nie walczyć tylko dla siebie, co też dla nich. Za tą pomoc po prostu, którą niosą w tej chwili. Główny organizator chyba tego biegu, Dawid Krause, też czynny udział w tej akcji. No całkiem spora grupa się uzbierała. No tak, no bo tu, jak się nie mylę, 30 osób, bardzo fajnie. Z całego serca chcę podziękować tu chłopakom z Bojanowa, z Głogowa, z całej tu naszej okolicy, z Rdzyny. No fajnie to wszystko wyszło, nie spodziewałem się takiej frekwencji, jestem bardzo zadowolony. Wszystko robimy, żeby Maja wróciła do nas zdrowa. No mamy nadzieję, że ta skromna, można powiedzieć, suma pieniędzy wspomoże to konto jej. Ile się uzbierało? Sponsor powiedział, że za każdą głowę płaci 100 zł. A ile tych osób było? Ponad 30? 30. Są też inne akcje. Tak jest. Wczoraj była, można powiedzieć, taka impreza klubowa w Starej Gazowni. Niedługo ruszy licytacja gadżetów. A Maja Marcinkowska to fanka leszczyńskich Byków, stąd cała akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno, ale przecież też pojawiała się jako kibic na meczach piłkarzy ręcznych pierwszoligowego Realu Astromalu Leszno. Oni też organizują akcję pomocy dla Mai. Wszystko znajdziecie Państwo na fanpage'u klubowym Realu Astromalu Leszno. Finał tej akcji przy okazji sobotniego meczu pucharowego z drużyną Superligi Piotrkowianinem Piotrków, ten trybunalski. Ten mecz w najbliższą sobotę o godzinie 18 w hali 13. Wracamy do naszych gości, którzy są tutaj u nas w studio. Marcin Nowak i Marek Lutowicz. Marcin, no wiadomo, że jakiś tam przeskok na pewno jest między pierwszą a drugą ligą. Czy sądzisz, że możesz być takim liderem drugiej ligi? W tej chwili w minionym sezonie był nim Greg Hancock, a w tym momencie Marcin Nowak poprawi swoją średnią drugą ligową, bo przecież byłeś już czwartym zawodnikiem, jeżeli chodzi o średnią w 2017 roku, no a teraz ręce by się zbierały do oklasków, gdyby Marcin był tym zawodnikiem, który wozi najwięcej punktów. Na pewno byłoby fantastycznie tą średnią biegopunktową z 2017 roku poprawić, jednak nie koncentruję się na tym w 100%.
naszym celem jako drużyny jest po prostu wygrywać mecze i szczerze mówiąc na tym się bardziej koncentruję, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, naszym celem jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej i mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. A jak jeździ ci się na tym poznańskim torze? Lubię. Ludzie mówią, że... Że jest nudny. Że wieje nudą po prostu tak naprawdę na tym torze, jednak poznański tor naprawdę ma długie proste i idzie się fajnie napędzić jeżdżąc pod samym płotem, pod samą bandą. Także no... Może ulubiony tor w Polsce to nie jest, ale na pewno zalicza się jako jeden z najlepszych. A ten ulubiony, skoro już o nim mówimy? Myślę, że w Grudziądzu. W Grudziądzu, tak. Czyli wspomnienia odżywają. Dokładnie tak, 3 lata tam spędziłem, także no na pewno fajnie wspominam. Też trudny, wymagający tor, ale zupełnie inny niż ten poznański. Szczerze mówiąc, zupełnie inny może nie do końca, bo jest dosyć wąsko, dosyć długie proste, chociaż w Poznaniu są dużo dłuższe. Ale myślę, że parę podobieństw szło znaleźć. Dla Marka Lutowicza to ostatni sezon w barwach, właściwie w klasie rozgrywkowej juniorskiej. No to takie właściwie ostatnia okazja na jakieś młodzieżowe zdobycze. Czy raczej o tych indywidualnych zdobyczach juniorskich nie myślisz i też, podobnie jak Marcin, chcesz się skupić na tym, żeby drużyna poznańskich Skorpionów przede wszystkim wygrywała swoje mecze? No jest ten rok ostatnim dzwonkiem dla mnie, więc staram się do niego przygotować jak najlepiej i myślę, że te przygotowania poskutkują w sezonie i nieważne, czy to będzie wynik drużynowy, czy będzie indywidualny, myślę, że zdołam zrobić go jak najlepszego. Tak naprawdę na dziś jesteś jedynym juniorem w barwach poznańskich Skorpionów. No tak, czekam jeszcze na kolegę, który będzie ze mną jeździł w biegach juniorskich. Ale jeszcze nie wiemy, kto. Jeszcze nie wiadomo. Czy to też będzie na przykład na zasadzie gościa? Czy raczej gdzieś drużyna poznańskich Skorpionów próbuje zorganizować zawodnika, który na stałe by jeździł we wszystkich spotkaniach? Prawdę mówiąc nie wiem i myślę, że to jest teraz decyzja prezesa i trenera. Czyli póki co wszystko jeżeli chodzi o te biegi juniorskie, na barkach Marka Lutowicza. No tak. Teraz w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy. Reklama. Raz do roku wielkie granie. Lidl i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 10 lat. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 7 stycznia do soboty 12 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W tym roku zbiórka potrwa do soboty, a w niedzielę widzimy się na finale. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. No i ona wtedy powiedziała, że następne święta spędzamy u nich. Słyszycie? Mama ma gardło nie do zdarcia. Nie daje dojść do głosu. Długo tak może? Może, może. Właśnie odkryła pastylki amolowe na gardło. Amolowe? Tak. Suplement diety amolowe to oryginalna kompozycja składników ziołowych prawoślazu, tymianku i mentolu, które łagodzą i nawilżają gardło, ułatwiają przełykanie i, jak widać, mówienie. A w której szafce je trzyma? Pastylki amolowe. Dojdziesz do głosu. Takeda Pharma. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Makaron babuni 250 gramów, 88 groszy. Nutella słoik 350 gramów, 7,77. Więcej na kaufland.pl. Reklama, reklama. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Totalna wyprzedaż w sklepach Neonet. 50-calowy telewizor Manta, jedyne 999. A Smart TV TCL 43 cale Ultra HD za jedyne 1199. Mega niskie ceny w sklepach i na neonet.pl. Reklama, reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.
Reklama. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. My wracamy do naszego magazynu żużlowego i naszych gości, przypominam, Marcin Nowak i Marek Lutowicz, to poznańskie Skorpiony, gdzieś w trasie, ale za chwilę z nim się połączymy, jest też trzeci poznański Skorpion, Marcel Kaiser. Póki co konkurs, początek roku, a od firmy Gloss z Ponieca mamy dla Państwa żużlowe kalendarze. Proszę śmiało dzwonić. Krótki konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie, aby odebrać już jutro w siedzibie naszego radia przy ulicy Sienkiewicza 30A w Lesznie żużlowy kalendarz ufundowany przez firmę Gloss z Ponieca. 65 529 5529. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Który numer pytania? Od 1 do 4? Drugi. Barwy jakiego polskiego klubu będzie reprezentował w nadchodzącym sezonie Wiktor Trofimow? Motor Lublin. Motor Lublin, a kto odbierze kalendarz? Radosław Błaszkiewicz. Radosław Błaszkiewicz. Radku, rozumiem, że kalendarza żużlowego jeszcze nie miałeś. Nie, właśnie w tym roku jeszcze nie miałem, tak jest idealnie. Będzie jest, jest okazja, czy masz jakieś pytania do naszych gości, czy może o coś chciałbyś zapytać, pozdrowić, może życzyć im udanych występów w barwach PSG tu Poznań? Ja myślę, że pytań może nie ma, ale przede wszystkim właśnie chciałbym życzyć właśnie bezkolizyjnej jazdy, bo to jest podstawa, a jeżeli będzie bez, nie będzie kontuzji, to myślę, że wyniki same przyjdą. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Czy ty też zawitasz gdzieś przy okazji jakiegoś spotkania na Golęcin poznański? No, no być może, popracuję w Poznaniu, także jeżeli by się trafiło na przykład w tygodniu, gdzieś to idealnie by pasowało wtedy. O, to zapraszamy pana serdecznie, naprawdę. Proszę, masz zaproszenie od Marcina Nowaka. Radku, kalendarz do odbioru w siedzibie naszej redakcji. Dzięki. Przy ulicy Sienkiewicza 30A już od jutra, od godziny 8 rano. 65 529 5529. Czy ktoś ma ochotę na kalendarz ufundowany przez firmę Gloss z Ponieca? Halo? Halo, halo, dzień dobry. Witamy serdecznie. Zostało nam pytanie pierwsze, trzecie i czwarte. To poproszę pierwsze. Pierwsze, z ilu rund składa się aktualnie trwająca walka o tytuł indywidualnego mistrza Australii? Można pomylić się o jedno. 12. Nie, za dużo. Czekamy na kolejnego słuchacza. 65 529 5529. Już troszeczkę podpowiedziałem, że 12 to za dużo. Z ilu rund składa się aktualnie trwająca walka o tytuł indywidualnego mistrza Australii? Można pomylić się o jedną rundę? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z 6 rund? Z 5 rund, no ale trafiłeś, zmieściłeś się w granicy błędu. Kto odbierze kalendarz? Tomek Maćkowiak. Tomasz Maćkowiak. Z Leszna? Tak, z Leszna. Tomku, wiesz, gdzie nasza redakcja mieści się? Sienkiewicza 30A, kalendarz do odbioru jutro od godziny 8, a kalendarz ufundowała firma Gloss z Ponieca. Czy masz jakieś pytania do naszych gości, czy też chciałbyś im życzyć przede wszystkim bezkolizyjnej jazdy? No, chciałbym Marcinowi i Markowi tutaj życzyć przede wszystkim bezkolizyjnej jazdy, bo jak nie będzie kontuzji, wystarczy parę ciężkich treningów, no i tak jak pan Radosław mówił, wyniki same przyjdą. Dziękujemy. Też tak myślimy, też tego życzymy. Dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom. Kolejne kalendarze w naszych następnych magazynach żużlowych. Spróbujemy połączyć się z Marcelem za momencik. A Marcin, jak wyglądają w tej chwili twoje przygotowania do tego nowego sezonu?
U mnie wyglądają przygotowania jak co roku. Chodzę 4 razy w tygodniu do Marcina Giernasa na CrossFit Leszno. Fani leszczyńskiego sportu na pewno go kojarzą. Piłki ręcznej. Piłki ręcznej oczywiście, także pozdrawiam cię Marcin bardzo serdecznie, jeżeli to słuchasz, chyba słucha, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym. Jak Marcin Marcina pozdrawiam. Dokładnie tak. No i oczywiście, jeżeli pogoda się w końcu poprawi, to odpalę motocykl crossowy i wyruszę na tor w Wilkowicach. No, miejmy nadzieję, że ta pogoda przyjdzie jak najszybciej. Takie wyczerpujące zajęcia u Marcina Giernasa, jak to wygląda? Marcin jest naprawdę doświadczonym trenerem i wie, co zrobić, żeby nie przesadzić po prostu. Są treningi wykańczające, ale wszystko jest w granicach normy, żeby z tego jakieś przykre sprawy typu przetrenowanie czy kontuzja nie wystąpiły. Mamy na linii trzeciego poznańskiego skorpiona, rawiczanina Marcela Kajzera. Halo, Marcel. Najciekawsze jest to, że kiedy do niego zadzwoniłem, to powiedział: słucham was przez internet, jadąc samochodem. Witamy cię, Marcelu. Czyli Marcel doskonale wiesz, jak audycja przebiega. Marcel, jak z kolei twoje przygotowania do sezonu wyglądają, te fizyczne, poza tym, że oczywiście pracujesz tak jak chociażby dzisiaj? Aktualnie teraz wchodzimy w taki proces w styczniu cięższej pracy. Trenujemy z Markiem, Marek mówi ze mną. Marcelu, spróbujemy połączyć się z tobą za momencik, bo gdzieś jednak ta jakość połączenia jest dosyć kiepska. Za momencik zadzwonimy znowuż. Marku, jak z kolei ty trenujesz, jak ty przygotowujesz się do tego sezonu? No tak jak już Marcel powiedział, w poniedziałki i środy ćwiczymy wspólnie na sali w Rawiczu. Są to treningi takie bardziej wysiłkowe, wytrzymałościowe, a wolny czas w domu spędzam na bieganiu lub też w domu staram się ćwiczyć. Oczywiście za moment spróbujemy połączyć się jeszcze z Marcelem, zobaczymy, czy ta jakość połączenia jest troszeczkę lepsza. Spróbujemy. Halo? Okay. Oj, teraz zdecydowanie, Marcel, chyba lepiej. Padło pytanie o te przygotowania do tego nowego sezonu w momencie, kiedy nie pracujesz, kiedy masz czas już fizycznie przygotowywać się. Marek zdradził nam tajemnicę, że trenujecie razem. Tak, zgadza się. Trenujemy razem na sali. Także są to takie treningi wytrzymałościowe. Trenujemy w poniedziałki i w środy na sali pod okiem trenera Dawida Szynalskiego. W Rawiczu. Który zajmuje się typowo judo. Tak, w Rawiczu. I do tego dochodzą treningi typu bieganie, siłownia i basen. Aktualnie w styczniu planujemy takie bardziej zmożone treningi, czyli duża praca nad siłą. Ponieważ jest to taki okres właśnie styczniowy, gdzie można sobie jeszcze na to pozwolić. No i w lutym będziemy przechodzić typowo w takie bardziej już wprowadzające lżejsze treningi tego typu, żeby uzyskać świeżość w sezonie i pracować już nad refleksją i nad szybkością, ponieważ siła trochę zwalnia nam ten refleks i szybkość i gibkość. Także grudzień i styczeń są takimi właśnie treningami mocniejszymi, a luty już będziemy się wprowadzać właśnie treningi bardziej refleksowo, żeby być szybki. Marcel, co z silnikami? Kto będzie przygotowywał na sprzęt? Ja tak mówiłem, w zeszłym roku miałem silnik od pana Ryszarda Kowalskiego, także w tym roku chciałbym to kontynuować. Będę robił wszystko, by pozyskać sponsorów. Tutaj też no bo jakby to powiedzieć, sprzęt jest bardzo ważny, a silnik dopasowany do zawodnika najważniejszy, także skoro pasował mi ten silnik, chciałbym jeszcze bardziej go odkryć i jeszcze lepiej punktować. Co ze sponsorami, bo no, wielokrotnie zmieniałeś już kluby, ale czy masz takich sponsorów, którzy pomagają ci od samego początku, od momentu, kiedy zdawałeś licencję w barwach Arabickich Niedźwiadków? Tak, można powiedzieć, że od samego początku mojej kariery, kiedy tu miałem prawie 10 lat, pojawił się w moim życiu pan Zygmunt Mikołajczyk, który mi pomaga do dnia dzisiejszego. Jego pomoc jest po prostu nie do ocenienia. Nie idzie tego po prostu powiedzieć, jak mocno mi pomaga. Także gdyby nie pomoc pana Zygmunta, na pewno dzisiaj nie jeździłbym na żużlu, tylko pewnie gdzieś byłbym z rodziną w Anglii,
lub szkocji siostrom, którzy teraz mnie słuchają. Także pozdrawiam ich serdecznie. Także dziękuję bardzo panu Zygmuntowi za tą pomoc i będę robił wszystko, żeby zdobywać jeszcze lepsze wyniki, żeby po prostu pan Zygmunt miał radość z tego, że jego ciężka pomoc nie jest zmarnowana. My też pozdrawiamy pana Zygmunta. Marcelu, dziękujemy ci za gościnę, za obecność w naszym magazynie żużlowym, tak troszeczkę korespondencyjnie. Jedź ostrożnie, ostrożnie wracaj do domu. No a w sezonie oczywiście jazdy bez kontuzji i samych trójek ci życzymy. Dziękujemy, że mogliśmy się z tobą połączyć. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko podziękować panu Tadeuszowi Więckowi, bo też mi pomaga do dłuższego czasu. Także bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że pozyskamy jakichś kolejnych sponsorów. Pozdrawiam wszystkich kibiców poznańskich, którzy nas słuchają, oraz tutaj miejscowych kibiców. Także do zobaczenia na stadionie. Tyle Marcel Kaiser. Gdzieś z trasy, gdzieś zza kierownicy podąża do Niemiec. Na pewno już minął Drezno, na pewno już jest dalej gdzieś za Dreznem. Taki los zawodnika drugoligowego, że też musi pracować. A my wracamy do naszych gości. Marcin Nowak, jak to, Marcin, u ciebie wygląda ze sprzętem? Sprzętowo będę przygotowany na przyszły sezon bardzo dobrze. Będę miał na pewno 3 jednostki od Ryszarda Kowalskiego, podobnie jak Marcel, właśnie ten sam tuner. Od 3 lat już korzystam z silników pana Ryszarda i jestem naprawdę mega mu wdzięczny, bo tak naprawdę gdyby nie on, to nie wiadomo, w którym miejscu kariery bym był. 2 kompletne motocykle, do tego właśnie jeszcze 2 silniki i myślę, że to w zupełności wystarczy. Jeszcze możliwość jest taka, jestem jakby w trakcie załatwienia, że być może uda mi się pozyskać jeden nowy silnik na przyszły sezon. No, miejmy nadzieję, trzymajcie, drodzy słuchacze, kciuki, żeby to się udało. Marek, ty wskoczyłeś właściwie w ten sezon po przerwie dosyć długiej, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklach żużlowych. No, chyba jakiś duży kłopot był ze sprzętem. Ze sprzętem nie było problemu, bo sprzęt użyczył mi pan Zygmunt Mikołajczyk, u którego właśnie z Marcelem mamy wspólny warsztat. Bardzo nam pomaga w sezonie, trzyma rękę nad naszymi motorami, nad naszym sprzętem i to on przygotowuje dla mnie silniki. I to wystarczy? No, wystarczy. Tyle Marek Lutowicz, a podczas tradycyjnego już leszczyńskiego biegu sylwestrowego nie zabrakło też żużlowych akcentów. W biegu sylwestrowym biorą udział, czy brali udział też żużlowcy leszczyńskich byków? Kasper Pludra, Damian Ratajczak, Sadorski Krzysztof. Teraz mamy okres między świętami a Sylwestrem, mamy mniej tych treningów, takie rzadsze, więc takie bieganie to jest dla nas bardzo dobry trening. Zawsze można trochę spalić tych kalorii po świętach i oderwać się właśnie od tego stołu. Dobry trening i też poprawienie kondycji przed sezonem, przygotowanie się do sezonu. Krzysztof, które miejsce było? Nie wiem, ale mam nadzieję, że w setce się znajdę. Ostatnie na pewno nie? Na pewno nie. Po raz pierwszy bierzecie udział w tym biegu sylwestrowym? Ja już po raz drugi, rok temu tutaj z Szymonem Schlauderbachem też biegłem, także już powoli taka tradycja. A dla was to inauguracja? Tak, dla mnie też w tamtym sezonie, niestety nie mogłem poprzez kontuzję, ale myślę, że w następnych będę brał udział. Ten bieg ukończył i to w całkiem dobrej formie były żużlowiec leszczyńskich byków, Sławek Musielak. Rozumiem, Sławek, że ze sportem nie zerwałeś? Nie, ze sportem całkowicie nie zerwałem, troszeczkę, o ile czas pozwoli, to czasami biegam, czasami też jest motocross, także po karierze formę cały czas trzymam. Trudna trasa? Nie, wydaje się nie, to 5 km to tak jest optymalna, wydaje mi się, dystans dla takich biegaczy amatorów, dla mnie też. No i co, fajnie, że pogoda też dopisała, bo też nie padało mocno, uczestnicy też dopisali, cała ekipa, 800 zawodników, także fajnie. Miał cię kto dopingować, bo żona, dzieci... Dokładnie, żona, córki trzymały kciuki na mecie. Starałem się jak najszybciej dobiec, o ile kondycja pozwalała. To tak, jeszcze wspominki te żużlowe biegu sylwestrowego, który odbył się w Lesznie. Wracamy do naszych gości. Mówiliśmy o sponsorach, mówiliśmy gdzieś o tej pomocy. Jak to wygląda w przypadku Marcina Nowaka? Na to naprawdę nie mogę narzekać. Mam wielu ludzi, którzy pomagają mi na co dzień, wspierają mnie i naprawdę im bardzo dziękuję. No, chciałbym przede wszystkim pozdrowić Genia Manuszaka, który jest moim przyjacielem i naprawdę bardzo dużo mi pomógł.
pana Macieja Rybarczyka, czyli firmę Agrohest, pana Mariusza Sponieca, czyli firmę Gloss, tutaj bardzo dobrze znaną w naszym regionie, i oczywiście pana Roberta Skrzypka i całą moją resztę sponsorów, których nie wymieniłem, ale naprawdę dzięki wam bardzo, że jesteście i mnie wspieracie na co dzień. Jakiś poznański sponsor pojawił się, czy może się pojawić? Może się pojawić, nie chciałbym zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszyć, ale myślę, że się uda pozyskać jakiegoś sponsora z Poznania. A jak to wygląda w przypadku Marka Lutowicza? Wiemy, że pan Zygmunt Mikołajczyk, jego pomoc jest nieoceniona, jeżeli chodzi i o Marcela, i o ciebie, a kto jeszcze? No, pomagają rodzice. Możesz liczyć na wsparcie rodziców w różnej postaci. I pod względem mentalnym, i pod względem finansowym. A a propos rodziców, chyba pogodzili się już z losem, że Marek nie będzie jeździł na motocyklu żużlowym, a tu w połowie sezonu nagle przychodzi Marek i mówi: wracam na tor. Jak oni zareagowali? Znaczy, myślę, że mama była zadowolona chyba, jak skończyłem jeździć, ale nie było problemu z powrotem, no dużo z nimi rozmawiałem, bo wiadomo, to była nasza taka wspólna decyzja, bo to nie tylko jest moje wyrzeczenia, tylko też rodziców naprawdę, bo oni też pomagają mi, tata na przykład często pomaga mi przygotować sprzęt do meczu, więc również z nimi rozmawiałem. I wspólna decyzja o powrocie na tor, a ten powrót, jak już wiemy, i niech tak zostanie, gdzieś już na kartach historii zainicjował Marcel Kaiser, tak? Tak. Tak możemy przyjąć. A szykuje nam się w Lesznie kolejne żużlowe spotkanie. Krzysztof Dobruszek, autor wielu żużlowych książek. Jest książka o Bernardzie Jonderze, o jego karierze, ale będzie też spotkanie. I z autorem, i z bohaterem. Tak, najbliższą środę w Galerii Rochy, w Bibliotece Miejskiej na Chrobrego 3. Serdecznie zapraszam, będzie bohater książki Bernard Jonder, który opowie nam na pewno jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, które się nie zmieściły w książce. To ja też na pewno tych, które są w książce, rozszerzymy. Mam nadzieję, że będzie jak zwykle ciekawy wieczór. Przygotowujemy niespodzianki, będą nagrody, będą konkursy. Serdecznie zapraszam. Nie będzie sam Bernard Jonder, bo rodzina Jonderów to bardzo żużlowa rodzina. Tak, Bernard jest z tej rodziny drugi w kolejności, ale najbardziej utytułowany, ale pierwszy był Zbigniew Jonder, jego starszy brat, i będzie właśnie Zbigniew Jonder. I będzie syn Bernarda, Maciej Jonder, który też uprawiał sport żużlowy, obecnie w branży pozostaje, bo jest mechanikiem w teamie Hansa Andersena. Także oni też opowiedzą o swoich spotkaniach ze sportem żużlowym. A wszystko się jakoś zazębia, bo przecież Bernard się uczył od brata, a Maciej z kolei od swojego ojca, czyli Bernarda, także powinno być ciekawie i interesująco. To też doskonała okazja na zdobycie autografów i od autora książki, i od bohatera. Tak, będzie można nabyć książkę Asy Żużlowych Toru Bernard Jonder i oczywiście zebrać autograf od niego, od pozostałych bohaterów spotkania. O której rozpoczyna się to spotkanie? U nas tradycyjnie godzina 17, zapraszam. A to Galeria Lochy, oczywiście godzina 17, najbliższa środa. Magazyn żużlowy dobiega końca, ten pierwszy w 2019 roku. Marcin, co chciałbyś powiedzieć tak na zakończenie audycji? Chciałbym zaprosić przede wszystkim wszystkich kibiców z Leszna i nie tylko na mecze do Poznania, bo te 70 km myślę, że nie jest daleko i gdy akurat się okaże tak, że kolejarz Rawicz będzie jechał mecz wyjazdowy, no to a my u siebie, no to bardzo serdecznie zapraszam przede wszystkich. Tym bardziej, że malowniczo położony stadion na poznańskim Golęcinie. Dokładnie tak, na pewno się nie zawiedziecie. Marku? Ja bym chciał pozdrowić właśnie pana Zygmunta Mikołajczyka, rodziców, i również zaprosić kibiców, przede wszystkim z Rawicza, których naprawdę serdecznie lubię, na mecz do Poznania. I tyle nasi goście: Marcin Nowak, Marek Lutowicz i gdzieś z trasy Marcel Kaiser, przedstawiciele naszego żużlowego regionu w barwach poznańskich Skorpionów. Dziś dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.